Jak to odszedłeś? Pyta Gizer w czasie narady w pubie kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Nie mój klimat, mówi Tony i wzrusza ramionami. Tego dnia on stawiał. Grasz w Jethro Tull i mówisz, że nie twój klimat? Dziwi się Gizer. Występowałeś obok Johna Lennona, stary. Wolę grać we własnym zespole, nie chcę być czyimś pracownikiem. Ian Anderson to Patafian, co? Pytam, żeby przejść do rzeczy. Nie, chłop jest w porządku, tyle że nie miałem z tego żadnej frajdy. Co innego z wami? Bill, który kończy już trzeci kufel cydru, wygląda jakby się miał rozpłakać. To co, znowu razem? Gizer, zawsze opanowany, stara się nie uśmiechać za szeroko. Jeśli mnie przyjmiecie. Dobra, ale proszę was, możemy wymyślić inną nazwę? Proponuję. Słuchajcie, nazwa to Pikuś, mówi Tony. Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że traktujemy to serio. Koniec opierdzielania się. Widziałem, jak zapieprzają goście z Jethro Tull. To naprawdę haruwa. Przed każdym występem 4 dni prób. My też musimy tak działać i grać własne utwory do własnych tekstów, nawet jeśli nas będą wygwizdywać. Ludzie szybko się uczą. Tylko w ten sposób wyrobimy sobie jakąś markę. I musimy pomyśleć o płycie. Pogadajmy rano z Jimem Simpsonem. Wszyscy z powagą pokiwali głowami. Cześć, z tej strony Hubert i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym historii Black Sabbath na kanale Pełna Kulturka. Jest to epizod 3, jeśli więc nie widzieliście dwóch poprzednich, serdecznie zapraszam was do nadrobienia. Mamy na kanale specjalne playlisty, w tym m.in. Black Sabbath Historia, na której znajdziecie wszystkie wypuszczone dotąd odcinki w odpowiedniej kolejności. No i dzięki temu możecie śledzić historię zespołu krok po kroku. To samo ma miejsce z innymi zespołami, np. Rammstein, Metallicą i Slipknot, także jeśli chcecie śledzić historię poszczególnych zespołów, playlisty u nas na kanale będą dobrym wyborem. Co do dzisiejszego odcinka, jeśli lubicie Black Sabbath, serię o nich i ogólnie nasz kanał, chcecie nam pomóc w rozwoju i tak dalej, żebyśmy szli sobie powoli do przodu, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, no i na przykład jakiś komentarz. Dostawanie komentarzy od was to naprawdę świetna sprawa, niesamowicie motywująca. Możecie również zasubskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my będziemy oczywiście bardzo wdzięczni. Jim Simpson został menedżerem zespołu Earth i pierwszym krokiem, jaki wykonał, było wysłanie zespołu na turnę po Europie. Choć turnę to w sumie zbyt duże słowo w tym przypadku. Pierwszym celem na europejskiej mapie była Kopenhaga. Podczas wyprawy do stolicy Danii panowie mieli oczywiście wiele przygód, związanych głównie ze stanem technicznym vana, którym się poruszali, w połączeniu z niezbyt sprzyjającymi, mroźnymi warunkami panującymi na skandynawskich terenach. Pomijając kwestię trasy, bo zespół naprawdę uporczywie bukował kolejne koncerty, panowie naprawdę wzięli się do roboty, poważnie stawiając na próby. Podobno codziennie, punkt 9 rano, spotykali się w Newtown Community Center, gdzie właśnie odbywali próby i komponowali nowe utwory. Tony Iommi opowiada. Początkowo graliśmy jazzujący blues. Pierwszym utworem, który stworzyliśmy, był Wicked World, następnym Black Sabbath. Gdy one powstały, zdaliśmy sobie sprawę, że mamy własne brzmienie. A teraz posłuchajcie, jak Ozzy w swojej autobiografii wspomina powstanie właśnie jednego z najważniejszych utworów w karierze zespołu, czyli kawałka Black Sabbath, wtedy jeszcze skomponowanego oczywiście przez kapelę o nazwie Earth. Między występami zaczęliśmy improwizować, z czego powoli rodziły się utwory. Aż Tony wyskoczył z pomysłem, żebyśmy weszli w jakieś zło. Przed Domem Kultury w Six Ways, gdzie mieliśmy próby, było kino Orient. Gdy tylko wyświetlali horror, kolejka ciągnęła się przez całą ulicę i skręcała na rogu. Kiedyś Tony, pamiętam, powiedział: nie dziwi was to, że ludzie wywalają forsę, żeby się bać? Może powinniśmy zrezygnować z bluesa i komponować mroczną muzykę? Ja i Bill uważaliśmy, że to świetny pomysł, więc wzięliśmy się do roboty, aż mieliśmy kilka tekstów, z których w końcu powstał Black Sabbath. Ogólnie to historia o facecie, który widzi, jak czarna postać zbliża się do niego, żeby zabrać go do Jeziora Ognia. Co dzieje się później? Tony wymyśla wpasowujący się w tekst dołujący mroczny riff, Ozzy wyłapuje odpowiednią melodię do zaśpiewania, reszta zespołu daje coś od siebie, no i kawałek gotowy. Tytuł Black Sabbath wymyślił, a właściwie zapożyczył Gizer, który zauważył, że w kinach leci włoski horror z 1963 roku o takim właśnie tytule. Ozzy wspomina. Powiem wam szczerze, że wątpię, czy Gizer w ogóle go oglądał. Ja na pewno nie. Dopiero po latach dowiedziałem się, że jest taki film. Dodaję jeszcze. Dziś niektórzy twierdzą, że to my utworem Black Sabbath wynaleźliśmy heavy metal. A mnie tymczasem zawsze wpienia to określenie, bo nie ma żadnego związku z muzyką. Zwłaszcza teraz, gdy mamy heavy metal lat 70., heavy metal lat 80., heavy metal lat 90., heavy metal nowego tysiąclecia. Każdy zupełnie inny, choć ludziom wszystko się zlewa w jedną całość. Tak naprawdę pierwszy raz natknąłem się na to określenie w tekście utworu Born to be Wild. Podchwyciła je prasa i tak się zaczęło. My z pewnością tego nie wymyśliliśmy.
No i teraz dochodzimy do momentu kolejnej zmiany nazwy, tym razem już nie na chwilę, a na kilkadziesiąt kolejnych lat. Panowie zabukowali sobie jakiś koncert pod Manchesterem, wyszli na scenę i zaprezentowali ciężkie granie. Po czym na scenę wbiega kierownik, wymachuje rękoma i krzyczy, że przecież mieli grać covery popowe z Top 40, California Dreamin', Mellow Yellow i takie tam. Panowie zdali więc sobie sprawę, że nie tylko oni nazywają się Earth i że drugi zespół o tej właśnie nazwie bazuje na graniu popowych coverów. Nadszedł więc czas na zmianę nazwy, zresztą bardziej dostosowaną do typu muzyki, jaki mieli zaserwować na swojej debiutanckiej płycie. Po kilku tygodniach od tego występu pomyłki Ozzy napisał list do swojej mamy. Droga mamo, jedziemy na koncert w Star Club w Hamburgu. Tam grali Beatlesi, teraz płynę promem do Dunkierki. Mam nadzieję, że podoba ci się zdjęcie białych klifów z drugiej strony, bo właśnie na nie patrzę. A teraz bomba. Po powrocie do Anglii zmieniamy nazwę na Black Sabbath. Może wreszcie się wybijemy. Wszystkich ściskam, John. PS, zadzwonię do Jean z Hamburga. PPS, kiedy załatwicie sobie telefon? Powystacie, że za chwilę będziemy mieć lata 70. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego John, to właściwe imię i nazwisko z jego brzmi John Michael Osborne, a Ozzy to jedynie pseudonim. Nie wspominałem o tym chyba wcześniej, a lepiej późno niż wcale. No ale dobra, wracamy do poczynań zespołu. Chłopaki konsekwentnie koncertowali, głównie właśnie w Star Club w Hamburgu, a później w londyńskich klubach. No i właśnie przed jednym z występów w londyńskim klubie DJ puścił płytę, która zapadła Ozzy'emu w pamięć. Jest to myślę fajna ciekawostka, związana zresztą z inną wielką kapelą, mianowicie Led Zeppelin. Posłuchajcie tej historii, opisanej w autobiografii Ozzy'ego. Przed jednym z naszych występów, nim weszliśmy na scenę, DJ puścił płytę, która mnie po prostu powaliła. Głos wokalisty wydawał się znajomy i nagle mnie oświeciło. Robert Plant. No więc podchodzę do DJ-a i pytam. Puścił pan najnowszą płytę The New Yardbirds? Nie, to nowa kapela, Led Zeppelin. Naprawdę? No pewnie, daję słowo. Zagraliśmy koncert, lecz ciągle chodziła mi po głowie ta płyta. Podchodzę więc znowu do DJ-a i pytam. Jest pan pewny, że to nie The New Yardbirds? Znam tego wokalistę i on wcale nie śpiewa w zespole o nazwie Led Zeppelin. Piszą na kopercie, kto jeszcze gra w kapeli? Czyta mi nazwiska. Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones, Robert Plant. Nie wierzyłem własnym uszom. Chłopcy z The New Yardbirds musieli zmienić nazwę na Led Zeppelin i wydali najlepszą płytę, jaką słyszałem w ostatnich latach. Gdyśmy wracali vanem do domu, pamiętam, zapytałem do niego. Słyszałeś te ciężkie brzmienia na płycie Led Zeppelin? Bez mrugnięcia okiem odpowiedział. My zagramy ciężej. Jesienią 1969 roku panowie zostali zaproszeni na tydzień koncertów w Zurychu i w międzyczasie po drodze zahaczyli o londyńskie Regent Sound Studios. W tym właśnie miejscu na dwóch magnetofonach czterośladowych grupa nagrała swój debiutancki album. Sesja nagraniowa potrwała zaledwie 12 godzin i kosztowała 600 funtów. Następnego dnia nagrane kompozycje zmiksowano, ale chłopaków z zespołu już przy tym nie było. Tony Iommi wspominał nagrywanie płyty następująco. Po prostu weszliśmy do studia i zrobiliśmy to w jeden dzień. Zagraliśmy nasz set na żywo i to by było na tyle. Właściwie wydawało nam się, że nagrywanie przez jeden dzień to całkiem długo. Następnego dnia pojechaliśmy zagrać za 20 funtów do Szwajcarii. Ozzy również wspominał ten dzień na łamach swojej autobiografii. Rozstawiliśmy sprzęt i zagraliśmy to, co zwykle graliśmy na żywo, tyle że bez widowni. Na koniec przez kilka godzin szlifowaliśmy gitarę i wokal i było po sprawie. Załatwione. Zdążyliśmy jeszcze w pubie wrzucić coś na ruszt. Wszystko musiało się zamknąć w 12 godzinach. Dodawał jeszcze. Nie mogliśmy się wtedy guzdrać, nie było takiej opcji. Weszliśmy do studia i nagraliśmy płytę, a następnego dnia ruszyliśmy tranzytem do Zurychu, żeby zamieszkać w lokalu o nazwie Hirschen Club. Nawet nie zdążyliśmy usłyszeć w Soho zmiksowanej całości, a tym bardziej obejrzeć okładki. Tak w tamtych czasach kręcił się muzyczny interes. Zespół miał mniej do powiedzenia niż koleś czyszczący kible w biurze prezesa wytwórni muzycznej. Wracając jeszcze do nagrań, wytwórnia przydzieliła chłopakom producenta Rogera Baina, niezbyt doświadczonego gościa. Tony wspominał. Dobrze, że był w pobliżu, ale nie udzielił nam wielu rad. Może zasugerował parę rzeczy, ale piosenki były już prawie gotowe. A tak Iommi wspominał wygląd studia. Nie było ono większe od niewielkiego pokoju. Ozzy śpiewał w małej kabinie, gdy zespół grał. Wszystko nagraliśmy na żywo. Podobno były też małe problemy ze współbrzmieniem basu i gitary. Tony mówił. W rozumieniu realizatora dźwięku bas miał być basem. Miał brzmieć czysto i przejrzyście, ale brzmienie gizera jest bardziej chrzęszczące, bardziej surowe.
Panowie wrócili po serii koncertów ze Szwajcarii i dostali cynk, że ich menedżer Jim Simpson chce się z nimi spotkać. No więc chłopaki zjawili się w jego domu, a on sięgnął do walizki i wyciągnął świeżutką, gotową płytę Black Sabbath. Panowie z zespołu, mocno podjarani, byli zachwyceni okładką płyty. Jeżeli chodzi o kwestie brzmieniowe, również byli w niebo wzięci. Wystarczy spojrzeć na wspomnienia Ozziego. Jej brzmienie powaliło mnie tak, że mało się nie rozpłakałem. Kiedy byliśmy w Szwajcarii, Roger i Tom dodali efekty dźwiękowe w otwierającym riffie tytułowego utworu, odgłosy burzy i bicie dzwonów, więc brzmiał jak ścieżka filmowa. Zrobili fantastyczną robotę. Do dzisiaj mam ciarki, kiedy tego słucham. Album Black Sabbath zadebiutował na rynku 13 lutego 1970 roku. Wtedy zadebiutował w Wielkiej Brytanii, w USA pojawił się nieco później, mianowicie 1 czerwca. No i co tu dużo mówić, krytycy zjedli tę płytę. Nie byli gotowi na zmianę, nie byli gotowi na zaserwowanie czegoś nowego, świeżego, podanego w mrocznej, ciężkiej formie. Ktoś powie, że po prostu wyrazili swoje zdanie i była to słaba płyta. No tak, tylko że kilkadziesiąt lat później te same stacje i magazyny, które wystawiły płycie powiedzmy jedną gwiazdkę i totalnie ją zjechały, umieszczały ją w gronie najlepszych albumów wszechczasów. Co tu więcej dodać? Niełatwo się przeciera szlaki, ale panowie z Black Sabbath to zrobili i tak naprawdę otworzyli zamkniętą dotąd furtkę wielu kapelom, które miały się pojawić w nadchodzących latach. Weźmy sobie dla przykładu fragment jednej z recenzji od niejakiego Lestera Banksa, dziennikarza pisma Rolling Stone, który pisał: zupełnie jak Cream, tylko że gorsza. Dodawał jeszcze, że album tylko w tytułach piosenek jest mroczny, zawiera idiotyczne teksty i generalnie jest sztywną recytacją kopiującą zespół Cream. Przeczytajmy sobie jeszcze, jak wspomina to Ozzy w swojej książce. Ze wszystkich złych recenzji Black Sabbath chyba najgorszą napisał Lester Banks z Rolling Stone'a. Był moim rówieśnikiem, choć wtedy tego nie wiedziałem. Nawet o nim wcześniej nie słyszałem i najlepiej by się stało, gdybym nigdy nie usłyszał. Gizer czytał recenzję. Pamiętam, że posypały się takie określenia jak pustosłowie, drewniane, surowe. Ostatnie zdanie brzmiało mniej więcej tak. Po prostu tacy jak Cream, tylko gorsi. Co było dla mnie niezrozumiałe, bo uważałem Cream za jeden z najlepszych zespołów na świecie. Ozzy wspominał jeszcze, że od tamtej pory nie do końca układało im się z pismem Rolling Stone, zresztą do pewnego momentu układało im się z rzadko którymi mediami. Musiało upłynąć trochę czasu, żeby pismaki załapali, że Black Sabbath to tak naprawdę genialny i rewolucyjny zespół. Zresztą idealnym podsumowaniem niech będzie to, że Rolling Stone zjechał debiut Black Sabbath od stóp do głów, a 33 lata później, w 2003 roku, umieścił go na liście 500 najważniejszych płyt wszechczasów. To chyba mówi wszystko na ten temat. Tony Iommi mówił w 2010 roku. Zostaliśmy zaklasyfikowani jako zespół heavy metalowy. Na początku działalności zawsze określałem zespół mianem heavy rock. Nie znałem wtedy terminu heavy metal, ale tak się nas dzisiaj określa. Oczywiście jestem dumny z tego, co zrobiliśmy, a ludzie mogą to sobie nazywać jak tylko chcą. Nasz debiut był przełomowy. Nikt wtedy tak nie grał i po wielu latach inne zespoły wciąż się nim inspirowały. Trudno było się wtedy przebić z naszą muzyką, bo była inna. No i dobra, myślę, że to tyle w odcinku numer 3. Pamiętajcie, że jeśli jeszcze nie widzieliście dwóch poprzednich epizodów, serdecznie zapraszam Was na playlistę o nazwie Black Sabbath Historia, dostępną na naszym kanale. Zachęcam również do sprawdzenia historii innych zespołów, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Pięknie dziękuję za Waszą uwagę, za wszelkie komentarze i łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania, jeśli chcecie być na bieżąco. I żegnam się z Wami. Do usłyszenia.